Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy 27. ogólnopolskie spotkanie z piosenką autorską Oranżeria 2022. Tegoroczna edycja festiwalu będzie obfitowała w wielkie gwiazdy. Podczas trzech najbliższych dni wystąpią przed Państwem Zbigniew Zamachowski, to już za chwilę, zespół Cztery Pory Miłowania, a także Michał Bajor. Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa anielski koncert, który ma charakter prestiżowy i dedykowany jest wykonawcom o rozpoznanym już wysokim poziomie artystycznym, którzy jednak jeszcze do tej pory nie dali się poznać szerszej publiczności. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło tak licznie gościć Państwa w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Wszystkie bilety na nasz festiwal zostały już wyprzedane bardzo dawno temu. Cieszy mnie fakt, że jesteście Państwo z nami, a szczególnie w tym roku wyjątkowym dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury, kiedy to obchodzimy jubileusz 60-lecia istnienia. I tak jak dzisiaj jesteście z nami, tak jesteście z nami przez cały rok, podczas tych kilkudziesięciu imprez, które były dedykowane właśnie temu jubileuszowi. I myślę, że w tym momencie należą się Wam wszystkim, drodzy radzeniacy, wielkie, wielkie brawa. Dziękuję również wszystkim samorządom, które wsparły nasz festiwal, a są to miasto Radzyń Podlaski. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie powitać przedstawiciela, burmistrza naszego miasta, pana Jerzego Rębka. Jest też z nami przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski, pan Adam Adamski z małżonką, którego również bardzo serdecznie witam. Nasz festiwal wspiera również powiat radzyński i w tym momencie bardzo serdecznie chciałbym powitać starostę radzyńskiego, pana Szczepana Niebrzegowskiego wraz z małżonką. Bardzo dziękuję panom za objęcie patronatem naszego festiwalu i za wsparcie finansowe. A jak już jestem przy podziękowaniach, to chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować panu wojewodzie lubelskiemu, panu Lechowi Sprawce i marszałkowi województwa lubelskiego, panu Jarosławowi Stawiarskiemu, którzy również objęli patronatem honorowym oranżerię. Dziękuję również sponsorom imprezy i pozwólcie, że naprawdę wymienię ich i na koniec nagrodzimy ich wielkimi brawami, bo to dzięki sponsorom ta impreza może odbywać się w należytej oprawie i randze. A są nimi Grupa Azoty Puławy, PGE Dystrybucja SA w Lublinie, Lubelskie Smakuj Życie, firma Dr. Gerard, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim. I myślę, że naprawdę należą im się wielkie brawa. Szanowni Państwo, ogólnopolskie spotkania z piosenką autorską Oranżeria w ostatnich latach zmieniły swoją formułę. Od 2021 roku każda edycja festiwalu ma swój motyw przewodni. W roku ubiegłym, myślę, że wielu z Was było na naszym festiwalu, tym motywem była kobieta. I tu na tej scenie wystąpiły m.in. Halina Frąckowiak, Stanisława Celińska czy Alicja Majewska. W tym roku naszym motywem przewodnim jest mężczyzna i dobór artystów, którzy wystąpią podczas Oranżerii 2022, związany jest właśnie z tym motywem. Myślę, że i Państwo są tego potwierdzeniem, że zmiana tego naszego festiwalu, formuły, która jest dopasowana do czasów współczesnych, jest trafiona, a Wasza obecność naprawdę jest tego wszystkiego potwierdzeniem. Szanowni Państwo, korzystając z obecności zacnych gości, w tym momencie bardzo serdecznie zapraszam tutaj do mnie na scenę burmistrza Radzenia Podlaskiego, którego proszę o oficjalne rozpoczęcie naszego festiwalu. Szanowni Państwo, przed nami wielkie wydarzenie kulturalne. To dla nas wielki zaszczyt, że gościmy
w naszych skromnych progach tak wielu pięknych artystów scen polskich, również tych, którzy zadebiutują dzisiaj. To dla Radzynia jest ogromne wydarzenie kulturalne, kontynuowane już od lat. Dlatego też bardzo serdecznie również dziękuję panu dyrektorowi za tą pracę, którą tutaj wkłada w to życie kulturalne naszego miasta, naszego środowiska. Szanowni Państwo, 27 ogólnopolskie spotkania z piosenką autorską uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. I korzystając z obecności pana starosty, również zapraszam tutaj do siebie pana starostę, który na pewno zechce coś do nas powiedzieć. Dobry wieczór. Skoro spotkania zostały już otwarte, to wypadałoby, żeby starosta coś zaśpiewał, ale obronię państwa przed tym. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić państwa. Cieszę się bardzo na te 3 wieczory, bo do dzisiaj mamy w sercu chyba większość z państwa te 3 wieczory z ubiegłego roku i naprawdę mam wielki apetyt na tą dużą, wysoką kulturę, która nas tutaj czeka. Obawiam się tylko o przyszłoroczną oranżerię, bo tak, w ubiegłym roku motywem były kobiety, w tym roku mężczyźni. Ja się boję myśleć, kto będzie motywem roku przyszłego. Ale nic, zostawmy to panu dyrektorowi. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi za organizację i za konsekwencje w działaniu. Ta sala ma naprawdę swoisty klimat. Po prostu ona idealnie pasuje właśnie do spotkań, do piosenki autorskiej i naprawdę czujemy się tutaj pięknie. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że dzięki współpracy, jak słyszeliście państwo, Urzędu Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Radzyń Podlaski, Powiatu Radzyńskiego, udaje się taki piękny, kulturalny owoc stworzyć. Za to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również. Ale jakby pan starosta chciał w przyszłym roku zaśpiewać, to nasza scena stoi otworem. Szanowni Państwo, już za chwilę ze swoim recitalem wystąpi dla Państwa Zbigniew Zamachowski. Aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, lektor, piosenkarz, kompozytor muzyki do etiud filmowych oraz autor muzyki i tekstów piosenek. W koncercie usłyszymy autorskie utwory artysty oraz oryginalne interpretacje piosenek znanych twórców, m.in. Osieckiej, Nochawicy, Bukartyka, Stinga, Przybory Wasowskiego. Będzie to naprawdę spotkanie z kulturą na najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, przed Państwem Zbigniew Zamachowski. Powitajmy go naprawdę gromkimi, gromkimi brawami. Wiecie Państwo, jeszcze nic nie zrobiłem, a takie duże brawa, jestem zaniepokojony. Nie od dziś wiadomo, że wzrost to nie jest moja najmocniejsza strona, dlatego wolałem od razu usiąść, żeby było od razu wiadomo, że jestem wysoki inaczej. Nawet mój serdeczny przyjaciel Wojciech Malejka twierdzi, że właściwie czy ja siedzę, czy ja stoję, to w gruncie rzeczy nie mam większej różnicy. A sądząc po Państwa reakcji, wygląda na to, że coś jednak jest na rzeczy. Ale proszę się nie obawiać nigdy na temat wzrostu, nim zacznę Państwa dręczyć swoją twórczością wokalną, muzyczną, troszkę pomówię. Nigdy to nie był jakikolwiek problem w moim życiu, a całkiem niedawno, w czasie pandemii, w mojej postawie jakoś upewniła mnie pewna młoda, śliczna pani, sądząc przynajmniej po oczach, bo cała reszta była zamaskowana. Szedłem ci ja sobie po jednej z warszawskich ulic. Owa pani, rozpoznawszy mnie, poprosiła o autograf. No więc oczywiście z radością zgodziłem się, podpisałem kartkę, oddałem ową kartkę tej pani, długopis i ona jeszcze na chwilkę stała z tą kartką, z długopisem i nagle powiedziała: wie pan co? Pan to jest wyższy niż w rzeczywistości. I ja się tego trzymam teraz.
A i jeszcze jedna rzecz. Pewnie Państwo to zrobiliście, ale tym, którzy ewentualnie zapomnieli, przypomnę, żebyście Państwo wyłączyli lub wyciszyli chociaż telefony komórkowe, żeby nie zdarzyło się coś takiego, co całkiem niedawno jednemu z naszych przyjaciół aktorów zdarzyło się w jednym z warszawskich teatrów, gdzie na małej scenie, czyli sytuacja bardzo kameralna i intymna, wręcz powiedziałbym, drogi przyjaciel grał monodram i nagle po dwóch trzecich, tak mniej więcej opowiadał, już zagranego monodramu, dało się słyszeć z środka widowni sygnał telefonu komórkowego. Jeden, drugi, trzeci, czwarty ustał był w sygnał. Mój drogi przyjaciel pomyślał sobie, że ktoś no po prostu w końcu wyłączył ten telefon, nic bardziej mylnego. Okazało się, że z środka sali dobiega niejako kontrmonodram w wykonaniu pewnego pana, sądząc po głosie, który to kontrmonodram mniej więcej tak brzmiał, bo takie w teatrze takie sobie. Więc jeśli Państwo nie chcą usprawić, to proszę. No dobrze, zostałem tak pięknie przedstawiony, kim jestem, to może ja spróbuję śpiewająco przedstawić się, skąd jestem. W małym miasteczku są mali ludzie, ciepłą brani na zimę. Chodzą do przodu, marzą o cudzie, mają dwie nogi, nie mają kina na chleb, pracują jak wszyscy w trudzie, w takich obiecnych rzeźbach. Oczywiście wszedł na scenę, bym zagrał.
cięcie montażowe, tak zwany upływ czasu. Odmierzamy również ilością pustych, szklanych przedmiotów na stole. Są już dwa puste. Bardzo rzadka sytuacja. Bardzo rzadka sytuacja. Wśród aktorów, ale hipotetycznie. A to ponawia pytanie swojego interlokutora. Pisane. A teraz byś wyszedł na scenę, byś zagrał? Kolega z Rubles chwili bardzo mówi, staroszy się, że wyszedł na scenę, bym zagrał. Cięcie montażowe, upływ czasu. Na stole, nie wiem, ile Państwo proponują pustych szklanek? Ile? Tu pięć padło. Pięć. Czyli Pan też ma w rodzinie aktora. Pięć pustych szklanych przedmiotów, aktor za aktora. Pięć, tak? To co obowiązuje? Wziął się, zagrał, byś? I ten powód. Nie. Nie. Teraz bym coś wyreżyserował. A ja i ona jeszcze z kimś dalszy, bo ja jako prezent urodzinowy na 80. urodziny mojego ukochanego Kazia Kuca, świętej pamięci, złożyłem, opowiedziałem mu ten dowcip w teatrze Syrena wobec ludzi. Wydawało mi się, że to będzie cudowny, fantastyczny prezent. Nie dzwonił 4,5 miesiąca. Wydawał się, że zna się na żart. Właśnie. Na Śląsku wydawał inne poczucie. No dobrze, kochani, no cóż, jak się rzekło, już dożeglowujemy, ale nie może zabraknąć tej pieśni. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali z tym recitalem, ale nie tylko z tym, jesteśmy pytani, co nas niezwykle cieszy, ale i zastanawia, przeważnie przez Panie, czy będzie ta piosenka? Tak, to będzie ta piosenka. Sobota rano, spać nie możesz, wstaniesz, kapcie włoży. Potem się boisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym smutkiem, po to by małżonkę namówić na co nieco małe, no chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się, pokaż tak.
minęła pora zborowa, teraz tylko boli głowa. Roman Kudaszek, Zbigniew Zanochowski. Mały miasteczko, wielkie gwiazdy, wielki festiwal. Usiądźcie, kochani, już nie chcieliśmy tych ceregieli robić, że wychodzimy, wracamy, drugisy, cztery piwka! Co? Cztery piwka, to później. Cztery piwka? To w garderobie. Ale myślę, że pożegnacie kołysanką jest nie najgorzej. Nie zasypiajcie państwo, ale myślę, że nie zaśniecie, bo to jest kołysanka dwóch mistrzów, mistrza Wasowskiego i Przybory po raz kolejny. Ale może wcześniej ten dowcip, to może nie zasnął tak państwa. Tak, właśnie to chciałem zrobić, że właśnie nie od razu, tak. Poniekąd uprzestrodzę, jest jeszcze pewien żart. Tym razem bohaterem jest pewien pan, kto? Grabarz. Grabarz. Proszę sobie wyobrazić, no teraz taka sytuacja z chorobą listopad. Już cię wieje, zimno. Grabarz wraca po pracy do domu, chrobot w zamku, żona szybciutko biegnie, otwiera, mówi, co widzi swojego męża, grabarza. Straszność polega na tym, że widać, że on jest po prostu zły, to jest mało powiedziane, wściekły właściwie, no po prostu jest cały czerwony, rzuca błyskawicami z nosa, oczu, uszu, ust, zewsząd. Strach blady padł na cały dom, koty, pies pod kanapę, dzieci do pokoju, żona wziąwszy palto odstawia je na wieża i szybciutko pędzi do kuchni kończyć obiad, a nasz bohater, grabarz, sapiąc ze złości, sunie do pokoju, gdzie siada na swoim ulubionym fotelu i próbuje jakoś odpocząć, odtajać z tych nerwów. Po jakichś dwóch godzinach żona, ujrzawszy przez szpalkę na drzwiarze, nieco lepiej z panem grabarzem, przynosi obiad, siada obok i bardzo dyskretnie pyta mnie, kochanie, ale właściwie co się stało? Nic. No ale jak powiesz, co się stało? Nie, to w ogóle nie. Ale jak powiesz, co się stało, to ci może przejdzie troszkę, te nerwy ci się rozluźnią. Zrobi ci się lepiej, po co się tak denerwować? Dotrze, jak ze sztuka udało się. Pan grabarz wziął głęboki oddech, wypuścił powietrze i też tak troszkę poluzowały mu wszystkie mięśnie i proszę odebrać i powiedzieć, że fajnie. Nawet gdyby było to kłamstwo. Gdyby było takie sobie. Lepiej przy... I byliśmy prawie przy płęcie. I pan grabarz, rozluźniwszy się, jak się rzekło, co nieco, mówi do swojej żonki, aktora chowaliśmy. No i co takiego, naiwnie pyta żona, jak to co? Miał takie brawo, żeśmy go musieli 8 razy odkopywać. Thank you.
wiadomo, co to skończy. Dobrze, pożegnali się kołysanką. Arcydzieła, a to jest arcydzieło, jak cała twórczość pana Przyboli, pana Wasowskiego, mają to do siebie, że nie dość, że się nie starzeją, to nabierają znaczeń. Tak jak piosenka Stinga, jak parę innych pięknych pieśni. Państwa uwadze, zwłaszcza polecam treść trzeciej zwrotki tej kołysanki. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, skłon główkę na miękką poduszkę. Dobranoc, nad wieś, nad miasto, jak rączym rumakiem wzleć łóżkiem. Niech rycerz cię na nim porywa, co mądry i dobry jest wielce. Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom dopomógł zmóc lekcje. Zdanie. A potem cię objął tak ciasno, jak amant ekranów i scen. Dobranoc, dobranoc niewiasto, już czas na sen. Dobranoc mężczyzno, zbiegany za groszem jak mrówka. Dobranoc, niech sny ci się przyśnią, porosłe drzewami w złotówkach. Złotówki jak liście na wietrze, czeredą unoszą się całą. Garściami pakujesz je w kieszeń, a resztę taczkami w BKO. Aż prosisz, by rząd ulżył tobie i w portfel zapuścił ci dreń. Dobranoc, dobranoc mój chłopie, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśni, pogodni, zamożni Polacy, że luźnym zdążają tramwajem wytworną konwekcją okryci. Uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyć. I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry aż hen. Dobranoc, ojczyzno kochana, już czas na sen. To było piękne, pełne humoru i artystycznych wzruszeń rozpoczęcie 27. ogólnopolskich spotkań z piosenką autorską Oranżeria 2022. Widzimy się jutro o godzinie 18. Do zobaczenia.